One Man Show. Okej, okay, jeżeli piątek, to jesteśmy przy tygodnikach i tu od razu zrobię taki mały myk, ale jest Polska The Times, ja tam sobie pisuję, dzisiaj to możecie znaleźć tam mój tekst o tym, jak wygląda kłótnia o podziały granic, polecam, polityczny Times. Natomiast w poniedziałki ukazuje się taki sport na cały tydzień i dopiero teraz odkryłem, nie ta pierwsza strona, nie wiem kto tu jest, Putin, o Putin. No to Putin jest taki bohater, wszystkich nalutuje, ale tu jest polski bohater. No to mniej więcej taka miara też prężenia naszych mózgów wobec ruskich. Mianowicie tytuł Mógłbym umrzeć w klatce i na zdjęciu Tymoteusz Świątek. Ja muszę to tak pokazać tak bliżej, żebyście wiedzieli, jak wygląda człowiek, który właśnie dostał oklep. No więc tak mówiąc krótko, nos złamany, oczy podbite, pęknięta gałka oczna. Łuki brwiowe to pozaklejane. To w ogóle wygląda on jak 13 dziecko stróża. W ogóle samo nieszczęście. Ale słuchajcie, no dlaczego ja o tym siadam? Bo to wywiad tygodnia. No w sam raz pasuje na tygodniki. Wywiad tygodnia. I rzeczywiście to zasługuje na miano wywiadu tygodnia. Bo kiedyś taki człowiek, na którego często się powołuje, Janusz Atlas, nazwał jednego z dziennikarzy wzorem debila. Tak jak w Sewrys jest wzór metra na przykład, no to wzór debila. No więc jeżeli chodzi o pana Tymoteusza Świątka, no taki młodziak, chudzina nawet, który dostał ten łomot straszliwy, ale się nie poddał. To mógłbym powiedzieć, że to jest wzór, ja wiem, jakiejś bezmyślności, no czegoś kompletnie bliskiego do tego, co miał na myśli pewnie Januszek. I już czytam wam, bo na pewno jesteście ciekawi. Co może człowiek bardzo mocno pobity po głowie mówić? Jak z pana zdrowiem po brutalnej walce z Wiktorem Marinho? Świetnie, czuję się super. O, no, świetnie, no świetnie się, czuję super. Szpital tak, tydzień. Badania z 3 miesiące. Nie wiadomo za jakie pieniądze. O moje zdrowie nie musicie się martwić, przekonuje 21-letni zawodnik mieszanych sztuk walki. No to nie są chyba mieszane, to są chyba takie, żeby dostawać po głowie. No więc tak. Świetnie, czuję się super. Jestem już gotowy do następnej walki. No, może troszkę przesadzę, troszkę. Psychicznie tak, ale fizycznie muszę się jeszcze podleczyć. Myślę, że za miesiąc będę mógł stoczyć kolejny pojedynek. To chyba najważniejsze. Chęci, optymizm i psychika. Skończyło się na pękniętym oczodole? Żadnych większych obrażeń? To pytanie redaktora Tomasza Dębka. Nie skończyło się bez żadnych większych. Rozumiem, pęknięty oczodół to jest mniejsze obrażenie. To oczodół to wiecie, to co chroni nasze cenne oczy. Więc on mówi, leciutko pękniętym. Naprawdę nic mi się nie stało. Wyszedłem ze szpitala, opuchlizna schodzi. No schodzi, rzeczywiście schodzi. Tak schodzi, że aż fioletowo w biało-czarnej gazecie widać, że to jest fioletowe i żółte. Zawsze fioletowe zamienia się na żółte. No więc tak, jest świetnie. Odczuwa pan już skutki popularności? Nie, ten Tomasz Dębek też powinien gdzieś być czy jakimś wzorem. Odczuwa pan już skutki popularności? Bardzo dużo się o panu ostatnio mówiło. Fanów w portalach społecznościowych też przybywa w niesamowitym tempie. To prawda, jestem z tego powodu szczęśliwy. Spełnia się moje marzenie. Wiele osób dostrzegło moją ciężką pracę. Wycieranie maty to rzeczywiście ciężka robota na pleckach. O to chodziło. Chyba każdy dzieciak oglądał filmy z Bruce'em Lee czy Jackiem Chanem. No rzeczywiście ja z Bruce'em Lee to oglądałem. Weźcie smoka, ale Bruce Lee to raczej innych czołgał, a nie jego. I dlatego pamiętam. Mnie udało się coś podobnego wcielić w życie. Jestem do nich porównywany. To naprawdę, być żadnemu gościowi zmierzyć temperaturę, wysłać go na obserwację, jest do nich porównywany. On do Brukseli. No oczywiście widziałem w zeszłym tygodniu film Marlow o takim fajnym, kapitalnym detektywie. To na podstawie powieści Chandlera. No i tam Bruce Lee rzeczywiście przegrywa, bo wyskakuje z balkonu z 10 piętra tylko dlatego, że Philip Marlowe, to jeszcze w czasach niepoprawności politycznej, mówi do niego, co, zacząłeś kochać się w chłopakach?
No i Bruce Lee nie może znieść takiej hańby. Oczywiście we współczesnym filmie amerykańskim taka scena nie mogłaby mieć miejsca, bo przecież posądzanie o seks z chłopakami to jest komplement, a nie, to nie jest jakaś obraza. No dobra, lecimy dalej do naszego bohatera Tymoteusza. Będę teraz, jak będę miał na myśli kogoś, kto tak daleko oddala się od rzeczywistości, to będę mówił Tymoteusz. No więc tak, w tych porównaniach, bo to Bruce Lee już był i Jackie Chan, w porównaniach częściej padało nawet nazwisko Rocky Balboa. Oczywiście Tymoteusz, co może Tymoteusz wytymoteuszować? Faktycznie, może bardziej do mnie pasuje. No nie, no poza tym, że Rocky Balboa wygrał, a nie przegrał. Był mistrzem świata, a nie tym przegranym gościem z Karwolina, czy skądś tam, nie wiem. Tak czy inaczej jestem szczęśliwy, kiedy docenia się mój charakter. No i tutaj słuchajcie, rodzice zawsze byli przeciwko mnie, nie chcę w to wnikać. No ja wiem, dlaczego byli przeciwko, bo to przecież jest chyba normalne. Będą musieli karmić inwalidę niebawem. Ale daleko mi do tego, nie mam uszczerbków na zdrowiu. Pamięć też mi dopisuje, no 21 lat i pamięć mu dopisuje. Ja mam 54 i mi też dopisuje, chłopaku. Po prostu mam bardzo twardą głowę, stworzoną do walki. No taką twardą, że właśnie pęk mu oczodu. To ja nie wiem, oczodu chyba w głowie jest, tak mi się wydaje. Więc ten, co tu jeszcze mamy? Mój organizm jest przystosowany do wysiłku, chcę to wykorzystać. Przez przyjmowane ciosy niczego mi nie ubywa. W szpitalu zrobili mi badania, między innymi tomografię. Wyszły idealnie. No nie, no, wygląda jakby trzeba było wzywać pogotowie, a badania wyszły idealnie. Chłopaku, może cię nie wsadzili pod tomograf, tylko pod czajnik i gotowali wody akurat, a sobie to wszystko można mówić, że jesteś nawet Bruce Lee czy Rocky Balboa. No ale dobra, po walce odzew jest pozytywny, czy hejterzy też dają się we znaki? Trochę hejtów było, ale nie ma się co nimi przejmować. To niedowartościowani ludzie. W środowisku mam problem tylko z Jurasem. No, Juras, mówiąc szczerze, to walczył w MMA trochę poważniej. I walczył zresztą chyba z bojówką Legii na niejednym wyjeździe. I mówiąc szczerze, zna się trochę lepiej od Tymoteusza. No ale dobra, to nie nowość, nigdy mnie nie doceniał. Juras, pozdrówka. Słuchaj, lecimy dalej. No tutaj Tomasz Knap zrobił ze mnie poważnego zawodnika. No ja nie wiem, jak można być poważnym zawodnikiem, jak ludzie się litują, że cię człowieku nie ściągnęli z maty. Aha, a propos, jeden człowiek do mnie napisał, że nie powinienem się wypowiadać o MMA, bo się na tym nie znam. No więc ja tak tylko odpowiem. Wy nie powinniście się na żaden temat wypowiadać, bo się na niczym nie znać. To tylko tak, żeby was podkurzyć. Jesteście też Tymoteuszami. Wszyscy jesteście Tymoteuszami. No, górne 3% nie. Teraz opowiada te swoje dawne przeboje. W Berlinie skazywali mnie na śmierć, a w trzeciej rundzie udało mi się odwrócić losy pojedynku. No, skazywali cię na śmierć i zdaje się, ta śmierć może nastąpić, tylko może w jakiejś innej walce, bo ty chcesz coraz silniejszymi się bić, a niestety nie masz takiego progu, który... Nawet Marcin Najman miał, że jak ja to mówię, jak drinka w knajpie zamawiam, w ten sposób, więc ten Marcinku też cię pozdrawiam, chłopie. Wiem, że odpadłeś z jakiegoś rolnik, szuka żony czy coś, ale to mnie już w sensie dzisiejszym guzik obchodzi. Natomiast ten, podobno w tydzień stracił pan 15 kg, a na wagę wniósł 61. No więc jak on w tydzień stracił 15 kg, bo trochę zapuściłem się w Anglii, gdzie pracowałem przy montażu okien. Ja boję się o te okna angielskie, jak on tam je montował, bo to jak on tak samo montował, jak on walkę montował, to dramat. Ale zaskakuje. Niestety, mówię niestety, bo jednak tam te czasem coś fajnego, nawet takiej głowy niezbyt słynącej z rozumu, coś wyskoczy. No więc Tymoteusz mówi tak. To jest chyba najfajniejsze zdanie w tym tekście. Jestem facetem i potrzebuję od czasu do czasu przyjebać komuś w łeb. No więc ja nie wiem, ja jestem facetem, a nie potrzebuję od czasu do czasu przyjebać komuś w łeb. Może ja jestem jakimś marnym facetem. Pewnie tak, no ale nie potrzebuję przyjebać nikomu w łeb. Ja nawet potrzebuję od czasu do czasu poleżeć, wypić coś dobrego, ale nie mam absolutnie w sobie chęci, żeby od czasu do czasu komuś przyjebać w łeb. No ale to, mówiąc szczerze, na szczęście przyjebać jest tak wykropkowane,
W Timesie jest taki zwyczaj, że jak ja piszę jakiś tekst, to mi tam nie wykropkowują, uznając, że co wolno wojewodzie, to nie każdemu smrodzie, ale chodzi o to, że to jest tak czy owak przykre, bo mówi to, umówmy się, sportowcem. A kiedy ludzie płacą za to, żeby to oglądać, czuję się w pełni doceniony. No to fajnie, docenione. Przeze mnie nie zostałeś. To takie dopełnienie mojej męskości. No facet ma 60 kilo i ma męskość. No nie róbmy żartów. No, jak to mawiał kiedyś Tomek Haj, to nie myjmy gówna z czekoladą. No. A propos, Tomek wygrał mecz, 3 punkty więcej z zeszłego tygodnia. Bardzo będę mu kibicował, bo przynajmniej jest konkretny. Myślę, że jakbym go wystawił do walki z Tymoteuszem, to Tymoteusz by już następnego wywiadu nie udzielił. No i jeszcze było jedno dobre zdanie w tej rozmowie, w wywiadzie. No w sumie to wywiad, skoro zwrócił moją uwagę. Na chłodno. Uważa pan, że walka z Marinie zrobiła dla polskiego MMA więcej dobrego niż złego? Odpowiedź Tymoteusza. Dobrego. Zrobiło się trochę szumu, reklamy. Jeszcze raz pokazuję. No, reklamę MMA. Dla wszystkich was i dla rodziców. No, zrobiło się trochę szumu, reklamy. Nie oszukujmy się. Każdy mężczyzna potrzebuje takich emocji. Imperium Rzymskie krzyżowało chrześcijan, żeby urozmaicić ludziom życie. Mamy taką samą naturę jak wtedy, ale zastąpiliśmy to krwawym mordobiciem. No dobra, to się Tymoteusz porównał do Imperium Rzymskiego, więc już znaczy się, jesteśmy w domu. Czyli te 97% też gdzieś się czasem odzywa. Szkoda, że to ma jakiś ze sportem związek. Chwaliłem parę razy tempo. I muszę powiedzieć tak, Jezu, mam wodę, a obwizuję te paluchy jak idiota. Tydzień temu śmiałem się, że zapowiadają klasyk Real Barcelona. No a teraz jest tydzień później klasyk po polsku. To Skorża i Berci, dwie najsmutniejsze twarze w polskiej piłce, przepraszam. Oni wyglądają, ten wygląda jak Hannibal Lecter, a ten wygląda jak jakiś, nie wiem, nauczyciel z gminy szkoły. Klasyk po polsku. Mówiąc szczerze, ja wam powiem, moi kochani, którzy robicie tygodniki. Tygodniki to nie są zapowiedniki. Tygodniki to mają dawać albo ciekawą rozmowę, no nawet jak z Tymoteuszem, albo ciekawą rozmowę, albo ciekawy felietonik, ale nie zapowiedzi meczów, bo zapowiedzi to są w teatrze i w operze. Się bierze, jest ten tekst napisany, jest co chodzi, ile aktów i tak dalej. To musi dawać coś żywego. Wyklęci, tu jest Błaszczykowski wyklęty, no i ale zamiast rozmowy z Błaszczykowskim, to byłoby fajne. Błaszczykowski mówi, mam dosyć Lewandowskiej na przykład, nie? Albo zawaliłem z tym, z Juventusem. To są jakieś takie historyczne wspominki. Ja mam historyczne wspominki, ale anegdotyczne. Natomiast to są takie banały, że Tomka Iwana kiedyś nie wzięli, że nie wzięli tam kiedyś Artura Wichniarka. No akurat Wichniarka, no dobrze, że nie wzięli. Przynajmniej się zabrał za biznesy. No. Wprawdzie tam z 2 miliony ma do grzywny do zapłacenia, ale za biznesy. O, Tomka Frankowskiego nie wzięli. To akurat żałuję, bo Tomek załatwił nam awans na mundial, a dostał kopa w tyłek, więc mówiąc szczerze, było to świństwo, które o właśnie, pan Skorża mógłby opowiedzieć, jak to było, bo on był wtedy asystentem Janasa. Dalej, nudy, od razu wam powiem, nuda, dłużyzna, zresztą jak zmusić kogoś do czytania gazety, w której na zdjęciu jest Dominik Furman, no to są żarty. Tu jest ogień z wodą, ta Lech Legia. No szkoda, że tu nie jest przypomniany mecz. Ja jedyny pamiętam Lech Legia, finał Pucharu Polski, w którym w Legii grał wyjątkowo z Lecha wzięty do wojska Mirek Okoński. I słuchajcie, przyładował Lechowi taką piękną bramę. Legia wygrała 5-0. To było w Częstochowie. Rok chyba 80. Podobno z 5 osób zginęło w zamieszkach, ale to nie potwierdzone, więc możliwe, że to mity i kity. Natomiast słuchajcie, Okoński był legendą Lecha, przeszedł do Legii, strzelił Lechowi w finale Pucharu przepiękną bramkę w okno, zresztą jak to Mirek. Boże, wrócił do Lecha i dalej go kochali, więc przestańcie opowiadać bajki, że z jednego klubu nie można przejść do drugiego, a z tego drugiego do trzeciego. Jak jest się przyzwoitym człowiekiem, to wsi was można.
Polka za starożna, czyli nie pluć na swoje gniazdo, nie nadawać na dawnych kolegów i tak dalej. O, następna zajawka. Liverpool, Manchester United. No już kurde, już mam mokro w gaciach. Nie mogę się doczekać. Liverpool, Manchester United. Czy w Anglii co drugi mecz jest klasykiem, skoro liga jest ponad stuletnia. Dobra, a tu AFC Barcelona, Real Madrid. El Clasico po raz 230. Kolejna zajawka. O, Grand Derby to futbol z kosmosu. Mi się wydaje, że to na ziemi leży wszystko i te, nawet w Hiszpanii zadłużony na 400 miliardów euro. Fabian Żyzga rozgrywający Asseco. Tak, na pewno taki plakat kupię. Ja wam tylko przypomnę plakaty z Giga Sportu. 9 plakatów, od tego większe 10 razy. Ile to kosztuje w ogóle to tempo? Powiem się, może 3 zł. No tam za 3,90, 3,4. To tam za 6 macie 9 plakatów, no więc jak ja bym był młodym czytelnikiem, oczywiście, żebym wziął Giga, nawet mimo tego, że to dla dzieci jest. Dobra, tu jakaś Anatomia Sukcesu, Liga Mistrzów, Anatomia Sukcesu, to jest klasyczne polskie gadanie. Jeszcze nie wygrali tej Ligi Mistrzów, dobrze mówię, a już Anatomia Sukcesu, a nie wiem jaki to jest sukces, że co, byście zobaczyli kogo oni przeszli, jakieś wioski, to co to za sukces? O, Hanna Garboś, wywiad, mam za długie nogi. Ja powiem szczerze, ta Hanna Garboś, najdłuższe nogi to ma ta Sklenarykowa, ta żona modelka, żona Karambe Krystiana, takiego strasznie brzydkiego mężczyzny, to ona ma chyba 1,40 m długość nóg zmierzona od krocza czy od cipeczki do tego, do pięty. No ale już oczywiście Karambe już przestał zarabiać, to ona się z nim rozwiodła. Jakbyście chcieli ją poznać, to na pewno gdzieś w Mediolanie się kręci. Dobra, Hanna Garboś, nie wiem w ogóle o co chodzi. W każdym razie jest taka moda teraz, wszyscy pomyśleli, że takie lightowe porobimy o bieganiu, o fitnessach i tak dalej i ludzie się na to rzucą. Nie, fitness ludzie to lubią uprawiać, a nie czytać w gazecie. No i dobra, jakiś tam coś, jakiś bardzo dziki zachód. Oczywiście, bardzo dziki zachód. Rajd Meksyku, no wiadomo, chodzi o to, żeby to autko z tym znaczkiem Lotosu puścić i mówiłem wam, taka jest geneza tych wszystkich artykułów o niczym. O proszę, Aldona Marciniak, mówiłem wam, wysłali dziewczynę do Meksyku, więc ona napisała tekst nawet. No i tekst się zaczyna tak. W tym rejonie jeszcze niedawno drogi nie istniały albo były nieprzejezdne. Komórki nie miały zasięgu. No ja muszę powiedzieć, Aldono, droga mi nieznana, że w Polsce są jeszcze drogi, które nie istnieją, albo są nieprzejezdne, a komórki nie mają zasięgu. Ja nawet ci powiem, że w tunelu kolejką elektryczną, jak jeżdżę do Zalesia swojego, to też nie działa telefon. No i co, nie trzeba aż do Meksyku jechać, żeby to sprawdzać. No tu są jakieś te obrazki, takie z wystawy, naprawdę bez sensu. Hołowczy nie czytamy, to wiecie. Dobra, nie czytamy pamiętnych z delegacji Jakub Wojczyński. No to nie wiem, on na pewno był w wielu delegacjach, ale od razu podpadnę następnemu nieznanemu mi koledze, że był w tylu delegacjach, ale ja nie pamiętam żadnej korespondencji. No widocznie to była delegacja tajna. Są też i takie. Dobra, piłka nożna. Gwiezdne wojny, to jest to niby Lech Legia, czyli kolejne zapowiadanie, zamiast jakiś fajny wywiad. Jedyne co w tej piłce akurat zauważyłem fajnego, to, że pół numeru zapisał naczelny Adam Godlewski. Tak jakby go szefowa pogoniła, poprosiła, żeby coś zaczął takiego dynamicznego wprowadzać i jest, dobry jest początek, a propos Lech Legia, tylko czasy się zmieniały, a pan zawsze jest w komisjach, mówił Franz Maurer w Kultowych Psach. Ligowe klasyki też się zmieniają, ale ciągle uczestniczy w nich aktualny mistrz. Dobra, to mamy 7 pytań do Wrdoliaka, to ja nawet nie czytam. Jakbym miał pytanie do Wrdoliaka, to bym zapytał, Wrdoliak, jak ty, po pierwsze, jak ci te włosy urosły na głowie, a po drugie, jak to możliwe, żeby taki stylicz cię przewracał na twoim własnym boisku jak dziecko? Natomiast fajna jest tutaj na pograniczu falu taka jakaś rubryka, powstała kolumna i nowiny są takie. 26 marca odsłonięcie pomnika Kazimierza Górskiego. Na razie mnie nikt nie zaprosił, trochę szkoda. Ja niedawno, wymyśliłem to łatwo. Tablicę na jego domu, przy Madalińskiego, przyjechał nawet Seblater, żeby ją odsłaniać, a ja wyobraźcie sobie, akurat mnie nogi bolały i nie przyjechałem, ale zostałem publicznie pochwalony, że taki fajny,
że taki jedyny miałem problem z władzami Mokotowa, bo napisałem w tekście na tablicę, że to pogromca. O, tam Brazylia, Argentyny, Włoch, Związku Radzieckiego, tego śmagowego. No i ten burmistrz Mokotowa powiedział, wie pan, ale pogromca to takie brzydkie słowo, jak to będzie brzmiało, że on był pogromcą Związku Radzieckiego i kogoś tam jeszcze. No a ja sobie pomyślałem, się bawcie beze mnie, jak wy chcecie cezurować słownik sportowy. No Kazimierz Górski był pogromcą. No i tu raz, teraz jeszcze tego Adama, bo tak szczypię go, ale to przecież sympatii, wiadomo. O, my to byśmy wspomnieli, a z Adamem z delegacji mogli napisać, myślę, że jakąś książkę na 6000 stron. Że Kucharski szykuje się do startu na prezesa PZPN. No faktycznie coś Czarek knuje, nawet jak dzwonił ostatnio, to tak widzę nawet, że już paru pomagierów sobie dobrał, ale takich pomagierów, którzy raczej tam słabo skuteczni są. No i no, że chce tam wykiwać Bońka, bo mówiąc szczerze, jest z Platformy Obywatelskiej. Teraz zdobyli to szefowanie w Związku Piłki Siatkowej. To tam, gdzie te duże łapówki dają za byle co. Nawet za obsługę medialną. Więc wydaje mi się, że to jest możliwe, że Platforma chciałaby rządzić i dalej. No i co my tu jeszcze mamy? Z życia klubów polski wątek to już to jest przestarzałe, ale drogo jak na polskiej plaży. Życia PZPN. Aha, budżet piłki plażowej. Ja muszę wam powiedzieć, że gdybym dłużej czytał, to bym zasnął. A, jeszcze dobry tekst jest. O, znowu Adam, dwie kolumny. Ekstraklasa ucieka do własnego kanału TV. Chodzi o to, słuchajcie, że Kanał Plus nie chce, Polsat już wcześniej nie chciał, innych nie stać, TVP by chciała, ale nie ma tylu godzin w programie, żeby to pokazywać. W związku z czym Ekstraklasa chce sama to wyprodukować, ma już firmę, tak, ten Life Park, czy jak to się nazywa, i sprzedawać po kawałeczku. Może to i też jest sposób, niech sobie robią co chcą. Natomiast to tekst tygodnia, absolutnie, nawet bym powiedział wywiad tygodnia, chociaż ma tylko pół szpaltki, nawet jedną czwartą szpaltki. Mianowicie wybucha taka dyskusja, czy Rosja powinna być gospodarzem piłkarskich mistrzostw świata. No bo wiadomo, toczy wojnę i tak dalej. No, tak jakby Amerykanie nie toczyli teraz wojny z kalifatem, nie bombardowali tam Iraku, ale to wiadomo, świat jest bardzo pogmatwany i nieuczciwie przedstawiany, zwłaszcza przez media polskie. No i jest, słuchajcie, Jan Tomaszewski, poseł klubu Platformy Obywatelskiej. To taki, wiecie, ten przekształt, bo niedawno był poseł Prawa i Sprawiedliwości. No Janek już tak ma. Jak u Jaruzelskiego też był w partii. Nazywała się PRON, stąd to Prącio słynne. Więc ten, jest rozmowa. Króciuteńka, ale ja ją całą przeczytam, bo akurat idealnie zgadza się z moimi poglądami i dobrze oddaje to a propos bojkotu mundialu. Rozmawiał Tomasz Walczak. Na kolumnie, żeby było śmieszniej, wcale nie sportowy, tylko na kolumnie opinie. Super Ekspres. Prezydent Ukrainy wzywa do odebrania Rosji mistrzostw świata w piłce nożnej. O, właśnie kichnę sobie. To na zdrowie. Jak to mawiał mu jeden znajomy 100 lat. Z jedną żoną. Nie daj Boże. No więc tak. Prezydent Ukrainy wzywa do odebrania Rosji mistrzostw świata w piłce nożnej bądź bojkotu imprezy, która odbędzie się tam w 2018 roku. Dobrze mówi? Jan Tomaszewski. Prezydent Poroszenko stracił nie tylko kontrolę nad Ukrainą, ale także nad samym sobą. Między innymi on zaczął wojnę domową na Ukrainie, bo na Majdanie nie było zielonych ludzików. A teraz chce, żeby cały świat zamiast niego wyciągał gorące kasztany z ogniska. Zresztą, czy sportowcy ukraińscy startowali w Soczi? Tak, i to z powodzeniem. Właśnie, wtedy też namawiał do bojkotu. Chcę, żeby na Ukrainie była demokracja, ale ja za Ukrainę i za Poroszenkę nie chcę ginąć. Niech sam to rozwiąże. Teraz, jak słyszę, że pan Poroszenko swoimi brudnymi buciorami chce deptać flagę FIFA i MKOL, to wydaje mi się, że ten pan powinien zgłosić się do jakiegoś specjalisty. Ukraińscy sportowcy w Soczi zdobywali medale mimo wojny domowej u siebie i brawo, teraz niech Poroszenko nie miesza sportu do polityki. Pytanie, Putin sam będzie to robił i wykorzysta mistrzostwo świata do swojej propagandy, może po prostu mu je zabrać. Janek, to jest niemożliwe, poza tym zawsze się znajdzie jakiś oszołom, który powie, żeby odebrać Chińczykom olimpiadę, bo Tybet, albo Rosji, bo coś. Co jedno ma z drugim wspólnego? Po pierwsze, impreza jest dopiero za 3,5 roku. A po drugie, czy nikt tego nie widział, kiedy przyznawali Rosji i Mundial? Pytanie. Od tamtej pory trochę sytuacja zmieniła. Była aneksja Krymu i inwazja na Donbas.
Janek. Ale przepraszam, kto to zaczął? Wojna domowa zaczęła się na Majdanie. Niech pan Poroszenko najpierw zrobi porządek u siebie. Dojdzie do ładu z własnym narodem. Dojdzie do ładu z własnym narodem. A potem zwraca się z błagalnym apelem o rozpętanie III wojny światowej. Janku, ty naprawdę, ja cię nie doceniałem nigdy, ale ty masz takie czasami, może mocno, ale konkretnie i słusznie. Tak jest, zwraca się z błagalnym apelem o rozpętanie III wojny światowej, w której oczywiście nie on będzie walczył, bo on w Szwajcarii będzie mieszkał, tylko wy, naiwniacy. Pytanie. Jednak Ukraińcy sami sobie Krymu nie odebrali. Janek. W Kijowie mamy różnego rodzaju referenda i wybory i mamy to akceptować, a na Krymie jak jest referendum, to już nie. No i bardzo inteligentnie, a już jak na bramkarza, to genialnie. Pytanie. Sam pan wie, jak to z krymskim referendum było. Zostało sfałszowane. Janek. Zgadza się. Ale pan Poroszenko sam sobie ten los zgotował. Przykro mi, ale apeluję, żeby świat wreszcie otworzył oczy, bo ten pan chce doprowadzić do III wojny światowej. Teraz ostatnie pytanie. I znowu pana oskarżą o prorosyjskość. Janek. A niech mnie atakują. Ja mówię o faktach, a nie o jakichś mrzonkach. No więc dla Janka złote pióro, czy złoty mikrofon. Natomiast jeszcze też powiedzieć, że ja na pewno za żadnego Poroszenka ani innego ginąć nie zamierzam. Tym bardziej, żeby ginęli moi przyjaciele, moje dzieci. I tym optymizmem mimo wszystko, czyli takim nawoływaniem do mniej bojowego nastawienia, ten tydzień kończę, a wam polecam miłą dawkę na weekend. Może to być dawka wzmocniona. Ja sobie na pewno wzmocnię, a czym? Zgadnijcie goteczki.